Ja bym pana zapytał, według pana teorii, dlaczego zbiór zastrzeżony, tak jest ujawnienie jego, jest odsuwane w czasie, teraz się mówi dopiero tam o marcu czy coś. I co według pana tam on może zabierać, ten zbiór zastrzeżony? Dlaczego się tak mówi? No dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość chce skaptować sobie życzliwość tajnych służb, życzliwość bezpieczniaków. To oczywiście się nie uda, bo to są mrzonki, moim zdaniem to im się nie uda. No ale próbują. Natomiast co tam może być? No tam może być, mogą tam być informacje o osobach, które zostały przejęte, były konfidentami jeszcze w latach tam 70., nawet 60., niektóre, to wiem tam o jednym przynajmniej takim, został zwerbowany w 61 roku i jego dokumenty są w zbiorze zastrzeżonym. To znaczy, że nadal jest w zainteresowaniu jako konfident. I takie rzeczy mogą być ujawnione. Oczywiście tych konfidentów, którzy zostali zwerbowani już po 89 roku tam nie będzie. Tam nie będzie, ale sporo będzie. W związku z tym, no i teraz, ponieważ służby mają, to jest właśnie to wyraz chęci skaptowania, służby mają decydować, co zagraża bezpieczeństwu państwa, a co nie. Jestem pewien, że wszystko zagraża bezpieczeństwu państwa. Także ja bym się wielce tam nie nastawiał na to, że się tam dowiemy jakiejś rewelacji. Jeszcze chciałem wspomnieć do tego, bo pan powiedział o korze. Teraz jest 40. rocznica powstania. Dlaczego wyszło tak, że kiedyś się mówiło o jednym korze, a w tej chwili słyszę, że są przynajmniej dwa korze? Nie. To wie pan, już mówię. Komitet Obrony Robotników został założony przez Antoniego Macierewicza i Piotra Naimskiego. Nie przez Kuronia i Michnika, bo oni dołączyli tylko, ale Macierewicz z Naimskim założyli. I Komitet Obrony Robotników miał cel doraźny. Rzeczywiście udzielanie pomocy tym ludziom, którzy byli wtedy represjonowani po tych wydarzeniach w Radomiu i w Ursusie, po tych strajkach. Oni tam dostawali te ścieżki zdrowia, później wyrzucani byli z pracy, tam no bez środków do życia, więc to rzeczywiście tam im pomagali. A kiedy w 77 roku Edward Gierek podjął decyzję o amnestionowaniu tych uczestników tych zajść, no to już ta doraźna potrzeba zniknęła, bo oni przestali być tam więzieni i tak dalej. I Jacek Kuroń wtedy zaproponował, żeby Komitet Obrony Robotników przekształcił się w Komitet Samoobrony Społecznej KOR, czyli w taki komitet stały, który by miał charakter partii politycznej. I Macierewicz, Naimski i Ziembiński, którzy w tym pierwszym korze byli to, no, jako założyciele, oni na to się nie zgodzili i wtedy powstał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela w marcu 1977 roku, do którego ja też tam należałem. No. Także nie było dwóch korów, tylko taka była historia. No i teraz w związku z tym, że się kłócą, no to ci, no to nie przyszli do prezydenta, bo się tam, oj, tam strasznie się obrazili na niego i tak dalej, no to prezydentowi pęknie serce pewnie z tego powodu. No to tak, no, no tam w Nowym Jorku rzeczywiście się tam zdarzyło, że mu tam opluli samochód. Tam 6 osób było tych demonstrantów, więc niewielkie siły Komitet Obrony Demokracji tam zgromadził, no ale zgromadził. Ale zgromadził. To tam też są, wśród Polonii też są różni ludzie. Na przykład jak ja kiedyś po raz kolejny przyjechałem do Nowego Jorku, to jeden taki tam działacz polonijny, pierwszy raz go widziałem na oczy, a on mi podsuwa pod nos takie zaświadczenie z IPN-u, że jest osobą pokrzywdzoną. Ja mówię, po co mi pan to podsuwa?
Ja mówię, nie przyjechałem tu pana lustrować. To jest, ja pierwszy raz na oczy pana widzę. Ani nie jestem żadnym urzędnikiem, ani nikim. To po co mi pan to podsuwa? O, trochę się zmieszał, tak. Ale to, no... To... No może mnie widział, ale to wie pan, no co ja mu mogę, przecież ani ja nie mogę mu nic załatwić, ani nic mu nie mogę skarcić, go, no nic nie mogę, no. Mogę tylko gadać różne rzeczy takie, no i tyle. Proszę bardzo. Ja mam pytanie, jak pan sądzi, czy za tej władzy jest szansa, że aneks o likwidacji WSI ujrzy światło dzienne i jak pan sądzi, co ten aneks może zawierać, skoro jest tak problematyczny? On pierwotnie, warto przypomnieć, że on pierwotnie miał być opublikowany. Tylko z inicjatywy prezydenta Kaczyńskiego została podjęta nowelizacja takiej ustawy, która się dziwacznie nazywała. Ona miała tytuł bardzo długi: ustawa, przepisy wprowadzające do ustawy o służbie kontrwywiadu wojskowego i ustawa, przepisy wprowadzające do ustawy o służbie wywiadu wojskowego. I ta ustawa została znowelizowana. Przypuszczam, że to mecenas Olszewski, bo mecenas Olszewski był mistrzem w robieniu takich sztuk, w taki sposób została znowelizowana, że ją Trybunał Konstytucyjny strasznie zmasakrował. I w ramach tej masakry odpadła podstawa prawna do publikacji aneksu. Jestem pewien, że o to chodziło, że o taki efekt właśnie chodziło, żeby w przeddzień wyborów prezydenckich jedynym posiadaczem informacji, które tam się znajdują, był prezydent Lech Kaczyński. Prezydent Lech Kaczyński rzeczywiście dał sygnał, że on te informacje zna, i że nie zawaha się zrobić z nich użytku w czasie kampanii, bo do Moniki Olejnik się zwrócił jej pseudonimem operacyjnym. Powiedział do niej: Stokrotka, ej Stokrotka. Ona takiego noża się nie spodziewała, więc dostała spazmów. I prezydent, żeby jakoś złagodzić to wrażenie, posłał jej bukiet róż następnego dnia. No ale mleko się rozlało, już kto się miał dowiedzieć, że nie jest bezpiecznie, to się dowiedział. Moim zdaniem, jeżeli w Smoleńsku był rzeczywiście jakiś zamach, bo to ja tego nie wiem, to moim zdaniem to mogła być przyczyna. To mogła być przyczyna. I to nie ze strony Putina, bo to Putinowi nie zagrażało, to naszym tutaj zagrażało. No to trzaskamy dziada w takim razie. Jak tak, to go trzaskamy. Ale pan sądzi, jest szansa, że... Proszę pana, zawsze jest, ale moim zdaniem niewielka. Dlatego, że z agenta zdemaskowanego to już nie mamy żadnego pożytku. Raz go zdemaskujemy i koniec. No już drugi raz go nie będziemy demaskowali, bo już to bez sensu. Natomiast agenta niezdemaskowanego możemy eksploatować aż do śmierci. Aż do śmierci, więc myślę, że to nie prędko, jeśli w ogóle się nie dowiemy się. Ja się chciałem zapytać. Proszę. Bardzo ważną sprawę, ponieważ to wie pan, o tym kupowałem się, nie? To jest to ciągła sprawa bardzo trudna. Jak pan sądzi, czy Kiszczak miał fałszywe papiery, czy dostarczono prawdziwe? Proszę pana, no ja nie, byłbym bardzo zdziwiony, gdyby się okazało, że generał Kiszczak trzymał w domu jakieś śmiecie. Nie ma takiej możliwości. Nie wierzę w to. Co więcej, to, że pani Maria Kiszczakowa w świetle Jupiterów przekazała te wszystkie dokumenty IPN-owi, moim zdaniem wykonała ostatnie polecenie generała Kiszczaka. Bo generał mógł jej powiedzieć tak: słuchaj no Marysiu, jak ja zamknę oczy, to parasol ochronny nad tobą zostanie zwinięty. I jeżeli dziecko chcesz umrzeć swoją śmiercią naturalną i nie mieć tortur żadnych przed śmiercią, to ty te, pozbądź się tego, ale nie tak pokątnie, tylko pozbądź się tego tak, żeby cała Polska to widziała, że ty się pozbyłaś i już nie ma sensu ciebie molestować. Jak chcesz umrzeć swoją śmiercią,
to tak zrób. Radzę ci dobrze, Marysiu. Coś tam generał Kiszczak musiał wiedzieć o funkcjonowaniu naszej młodej demokracji, prawda? No kto jak kto, ale on to wszystko wiedział. Więc nie wierzę, no będzie Lech Wałęsa, będzie oczywiście mówił, tu grafologa nie zawołali, tu tego, jak jeden grafolog potwierdzi autentyczność, to powie, a co tam jeden, to trzeba drugiego zawołać i tak będzie się aż do śmierci by się mujał. No już nie ma odwrotu w tej chwili. Jeszcze w dodatku myślę, że jest gorzej. Bo oczywiście to, co Lech Wałęsa robi, to nawet budzi zniecierpliwienie jego tam zwolenników, bo już tam pani ta Korwin-Piotrowska kiedyś mi powiedziała, no już nic nie gadaj, durniu, bo to już nie wiemy, oni tu go bronią, a on w koncepcję mu się lęgną jak króliki tam drugiego pogania. No i oni tu go bronią, a on wymyśla jakąś nową i już nie wiedzą, co mają zrobić, więc już nic nie gadaj przynajmniej. No ale... ale to może być oczywiście, można to położyć na karb takiej skłonności Lecha Wałęsy do tej gonitwy myśli. Ale też może to być po prostu wykonywanie instrukcji na wypadek dekonspiracji. Mnożenie różnych takich wersji i w końcu wszyscy, a do diabła z tym Wałęsą, niech go diabli wezmą, przestaną się tym interesować. To jest obliczone na zmęczenie materiału. Tyle tylko, że jeżeli ta druga możliwość by wchodziła w rachubę, to znaczy, że on realizuje instrukcję na wypadek dekonspiracji, to jeżeli on w 2016 roku realizuje taką instrukcję, to może i inne realizuje. No dlaczego? Jak tylko tą, a innych nie? Prawda? A to już jest, to już się żarty kończą. Także ja to wielokrotnie mówiłem, że kto słucha pana prezydenta Wałęsy, ten sam sobie szkodzi. No bo to jest po prostu, ja uważam, że to jest kretyn. Ale kretyni też mogą być groźni, no to...